Wydatkami osób niepełnosprawnych zainteresował się radny Jacek Niedźwiecki, który skierował do prezydenta miasta interpelację w sprawie opłat za parkowanie. Według aktualnie obowiązujących zasad, niepełnosprawni pozostawiający swoje auta w strefie płatnego parkowania są zwolnieni z opłat, ale muszą spełnić łącznie dwa warunki. Pierwszy z nich to umieszczenie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej za szybą samochodu. Drugi pozostawienie auta w obrębie niebieskiej koperty. Wystarczy, że kierowca takiego miejsca nie znajdzie i już za parking musi zapłacić. Radny Niedźwiecki proponuje, by w miejscowym prawie ten właśnie warunek zlikwidować. Jego zdaniem zmiana ułatwi przemieszczanie się osobom, które borykają się ze schorzeniami narządu ruchu.